Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie film, jakiego chyba jeszcze nie robiłem, a jeżeli robiłem, to rzadko. Mianowicie łopatologiczne wytłumaczenie czegoś. Jak wiecie, w dniu wczorajszym zrobiłem tego oto newsa, którego teraz widzicie na ekranie. News numer 384. Mortar cheat dla artylerii. Moi drodzy, zawsze mi się wydawało, że moje tłumaczenie niektórych rzeczy powinno być dla was zrozumiałe. To znaczy, no nie wiem, tak myślę, że moje tłumaczenie jest po prostu dobre. I niestety, czytając dzisiaj wasze komentarze pod tym filmem, ciśnienie mi się niesamowicie podniosło, więc postanowiłem zrobić jeszcze jeden film, co samo w sobie już jest dosyć kiepskim pomysłem, bo tylko tracę czas, ale zrobię to. Otóż na filmie omawiam tak zwany mortar cheat dla artylerii i poczytałem sobie wasze komentarze. Może tutaj nawet mogę nawet przytoczyć kilka z nich. Na przykład tutaj, proszę bardzo, pan Konrad, czy będziesz raportował każdego gracza, który krzywo stoi artylerią? Albo na przykład drugi kolega. Głupotą jest to, że nie jest to w grze, tylko wprowadza się sztuczne ograniczenie. Następny. Niekoniecznie, Hallak, można artą podjechać, próbować się wspiąć. Jeszcze jeden. Tutaj mój stały widz, stary, kurczę, od miesięcy albo i nawet lat. Film o modzie, a w ogóle nie jest tłumaczone, jak działa. Słuchajcie, po prostu ręce mi opadają. I wiem, co powinienem powiedzieć w tej chwili. Otóż inni youtuberzy przyzwyczaili was do głaskania po główce. I powinienem powiedzieć tak, że to ja zrobiłem beznadziejnie film i że po prostu nie idzie zrozumieć z tego filmu, o co właściwie chodzi w tym modzie. Problem w tym, że jak wiecie, ja tego typu rzeczy nie robię i tym razem też nie zrobię, bo byłoby to po prostu kłamstwo. Powiem inaczej, ja zrobiłem dobrze ten film i to wina leży raczej po waszej stronie, a tego typu komentarze, tu nawet mi ktoś napisał, że jeżeli krzywe stanie artylerią jest cheatem, to przecież wjechanie czołgiem w zagłębienie i pokazanie wieży też jest cheatem. Po prostu ręce opadają, uszy opadają i cokolwiek tam kto jeszcze gdzieś ma, również zdecydowanie opada. Otóż tego typu wpisy, moi drodzy, po prostu podnoszą mi niesamowicie ciśnienie i jednak stwierdzam, że po prostu nie wiem, jak wam tłumaczyć, żebyście pewne rzeczy zrozumieli. Przecież ja nie tylko wytłumaczyłem wam tam działanie tego moda, ale nawet wam wytłumaczyłem łopatologicznie, jak działa moździerz i czym różni się moździerz od normalnej armatochaubicy, jaki wpływ ma trajektoria lotu pocisku w grze World of Tanks na skuteczność właśnie artylerii. Narysowałem wam to i jeszcze pojawiają się jakieś kompletnie wręcz idiotyczne komentarze. Nawet ktoś napisał, że jeżeli ten mod jest cheatem, to może używanie mózgu też jest cheatem. Otóż, mój drogi, tak jak ci tam odpisałem, jeżeli używanie mózgu jest cheatem, to ty bana za cheatowanie nigdy w życiu nie dostaniesz. To ci gwarantuję. Także to jest wielki plus dla ciebie. Co dzisiaj? Dzisiaj zamierzam wam jeszcze raz wytłumaczyć, na czym sprawa polega. Nie będę już robił rysunków, tak jak pan Gmoch. Tam ktoś do Gmocha przyrównał i oczywiście trafna rzecz. No bo jak nie zrozumieliście po tamtych rysunkach, to dzisiaj również byście nie zrozumieli. Oczywiście nie mówię teraz do wszystkich. Jest mnóstwo osób w komentarzach, które dokładnie zrozumiały, o co mi chodzi, dlaczego ten mod jest cheatem i tak dalej, i tak dalej. Nawet pojawił się tutaj pan, który dostał, proszę, 17 łapek w górę. Jak widać po zdjęciu, jest to człowiek bardzo młody, czyli jednak można zrozumieć w młodym wieku, prawda? I napisał on rozwiązanie, jakie by było najprostsze, żeby to ograniczyć. Proszę bardzo, znalazłem rozwiązanie. Wystarczy na każdej mapie ustawić niewidzialny sufit na odpowiedniej wysokości i wszystkie peski posłane w kosmos znikną rozbite o ten sufit.
Oczywiście, jak najbardziej w 100% się zgadzam. Wystarczy, że Wargaming to zrobi, tak zwany niewidzialny sufit, gdzie oczywiście, który będzie umiejscowiony wyżej niż wszystkie trajektorie wszystkich artylerii w grze i pociski, uderzając w ten sufit, będą znikały, ale tylko jeżeli ktoś będzie cheatował. Co teraz? Teraz oczywiście zobaczycie na bitwie treningowej, o co chodzi. Jeszcze raz, łopatologiczne wytłumaczenie będzie. Oto jest już przygotowana bitwa. Ponieważ robię to na streamie, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zgodziły się w ogóle tutaj wziąć w tym udział, bo zdaję sobie sprawę, że takie stanie w miejscu od 10 minut, no to nie jest nic interesującego. Moi drodzy, co widzicie tutaj? Otóż wszystkie pozycje prawie oprócz tej jednej AMX-a 1375 są niedostępne dla artylerii. I nie ma takiej możliwości, żebym ja, ustawiając w jakiś specyficzny sposób swoją artylerię, trafił, nie używając tego cheata, na przykład ten czołg T-49, albo na przykład tutaj stojący ten czołg Cromwell, albo na przykład ten Leopard A2 i mamy tu jeszcze Panzer 1C. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe do tej pory, co wam powiedziałem. Te czołgi wymienione mają takie pozycje, że ja nie mogę ich trafić. I teraz co robi ten mod? Uwaga, uwaga. Wytężyć ostatnią szarą komórkę, bardzo proszę. Ja wam teraz pokażę, gdzie ja jestem. Jestem tutaj artylerią taką brytyjską. Ta artyleria może podnieść lufę maksymalnie tak. Jest to praktycznie moździerz. Co robi ten cheat? Ten cheat nie powoduje, że możecie wjechać na tą górkę, tak jak niektórzy tam pisali, bo na górkę może wjechać każdy do licha ciężkiego. Ten cheat powoduje, że wjeżdżając na górkę i ustawiając działo prawie że pionowo, tu mi zjeżdża ten pojazd, ale to nie ma znaczenia, bo mam nadzieję, że teraz zrozumiecie. Ustawiając w ten sposób, nie ma niedostępnego miejsca po włączeniu tego cheata dla artylerii. Rozumiecie to? Jedynym takim miejscem byłby most, jeżeli czołg stałby pod mostem. Moździerz działa w ten sposób, że parabola lotu jest bardzo wysoka. Innymi słowy, jeżeli ja teraz tak stoję, nacisnę ten tryb, to nawet nie mogę wystrzelić w okolice tego czołgu. A co dopiero trafić go? Prawda? Natomiast dzięki temu cheatowi ja, ustawiając pionowo prawie lufę, mogę wystrzelić do góry bardzo wysoko i pod takim samym kątem prawie, że jak wystrzeliłem pocisk z lufy, może pocisk upaść. Więc jeszcze raz wam pokazuję, skoro wystrzeliwuję prawie pionowo pocisk, to znaczy, że żadna górka nie jest przeszkodą dla tego pocisku. Normalnie, grając w WOTA, nie macie szans, żeby trafić tego stojącego tutaj Panzera 1C. Po prostu nie da rady, za blisko budynku stoi. Natomiast jeżeli, no mogę nawet strzelić do licha ciężkiego i wszystko pójdzie w ten dach, proszę. Natomiast uruchamiając tego cheata i wjeżdżając właśnie na górkę w ten sposób. Oczywiście ja nie mam go zainstalowanego, dlatego wam nie pokażę. Nie chcę instalować tego cheata, bo oczywiście ktoś by mnie zgłosił, że cheatuje i tak jak Faja kiedyś coś tam pokazał, dostał bana. Uruchamiając tego cheata, mogę w tej chwili zniszczyć praktycznie każdy czołg w grze, rozumiecie? Każdy czołg, nieważne, że stoi za górką, nieważne, że stoi za domkiem. Mówiąc inaczej, tego oto AMX-a 1375, jak widzicie po kropeczkach, mógłbym trafić.
ale on grając tutaj zdaje sobie sprawę, że to jest pozycja odsłonięta w tym miejscu dokładnie, gdzie stoi i wie, że ja go mogę trafić. Więc jedyna obrona tego czołgu przed artylerią jest taka, że albo będzie szybko gdzieś jechał i ja nie zdążę w niego trafić, albo cofnie się po prostu, chcąc schować się przed artylerią, jakieś 10 metrów do tyłu i teraz bardzo proszę, żeby AMX-1375 cofnął się jakieś 10 metrów. Okej. Zobaczcie, co zrobił kolega. W normalnej wersji gry, tak jak tutaj, nie mam żadnych cheatów zainstalowanych, nie mam szans, żeby trafić tego AMX-1375. Po prostu to jest niemożliwe. Żeby to zrobić, musiałbym zmienić pozycję i stanąć mniej więcej na B0, na przykład. Natomiast z tej pozycji nie mam takiej możliwości. Jeżeli miałbym zainstalowanego tego cheata, wystarczyłoby znaleźć odpowiednią pozycję, żeby bardzo, że tak powiem, pionowo strzelić w górę i bez problemu mógłbym wyciągnąć tego AMX-a 1375, mimo tego, że stoi za tym budynkiem. Nie wiem, jak inaczej wam to wyjaśnić. Jeżeli ktoś jeszcze nie zrozumiał, to naprawdę radzę się zastanowić, czy w ogóle chcecie oglądać moje filmy, bo ja już bardziej prosto nie potrafię objaśniać, po prostu, no. Rysunki nie działają, normalna teoria nie działa, jeżeli pokazywanie takie też nie działa, no to jest po prostu koniec, no. No i to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Cheatem dlatego to jest, że normalny gracz nie ma szans rozwalić tego AMX-a, a normalny gracz, który zainstaluje tego cheata, może go rozwalić. Oczywiście jest pewna wada tego, że ten cheat jest płatny oraz, że pocisk w ten sposób wystrzelony bardzo długo leci, bo musi osiągnąć pewien pułap i spaść. I tego czołgu może już tu nie być, ale w przypadku, kiedy on będzie stał, bo ma prawo tu stać, bo może to jest na przykład esetka, która się skontuje przy tej ścianie i będzie chciała walczyć z czołgami, które wyjadą stąd, powinna czuć się bezpiecznie, a jednak bezpieczna nie będzie. Na koniec mam dla was prośbę, która może wyda się wam troszeczkę humorystyczna, ale jest najzupełniej szczera. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie zrozumiał, po prostu nie piszcie mi tego w komentarzu. Bo moje ciśnienie, jako że jestem, jak wiecie, człowiekiem grubym, to serce pewnie już nie jest zbyt słabe i po prostu wszystkiego mi się odechciewa, jak robię materiał, który trwa 15 minut, gdzie wam tłumaczę i rysuję w Photoshopie, na czym polega trajektoria lotu i dlaczego tak niebezpieczne jest zmiana, po prostu tak niebezpieczna jest zmiana zwykłej chałubicy na moździerz. I później czytam komentarze, kurczę, że no ale jak to, Hallak, to ty zachęcasz, żeby raportować wszystkich, którzy stają artylerią na górce? Nie, mój drogi, kurka wodna, nie raportować wszystkich, którzy stają na górce, tylko raportować i nawet nie raportować, tylko wysłać mi, prosiłem, powtórki gościom, którzy robią coś takiego, co ci teraz zaprezentuję. Którzy stają tak, jeżeli ktoś tak stoi i strzela w ten sposób w przeciwnika i widzicie, że robi jakieś gdzieś tam obrażenia albo fragi, no to, moi drodzy, to jest gość, który używa tego cheata. Bo z takiej pozycji, z tak postawionej lufy, nie da się trafić przeciwnika w grze World of Tanks. A przynajmniej, no, może da się strzelić normalnie, natomiast nie da się strzelić celnie za każdym razem, czy tam wyciągnąć zza budynku. I nikt tak nie robi. Grając w tą grę od początku, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś w ten sposób stał i strzelał dokładnie tak. Może jest możliwe, żeby siebie rozwalić w ten sposób. Bardzo możliwe, że ten pocisk gdzieś tutaj spadnie. O, widzicie, spadł tam. Natomiast gwarantuję wam, że w ten sposób po prostu, no, trafienie, nie wiem, 1 na 1000 strzałów może i by trafił.
Widzieliście, gdzie pocisk spadł? Dokładnie tam. Po prostu nie idzie wycelować przeciwnika. Dobra, kończę ten film, bo już nie chce mi się więcej tłumaczyć. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jeżeli nie zrozumieliście jeszcze, to naprawdę nie jest moja wina. Żegnam się z wami, do usłyszenia.